Latem 1920 roku doszło do generalnego starcia między Armią Czerwoną i Armią Polską. 4 lipca 1920 roku front Tuchaczewskiego zaatakował w kierunku Warszawy. 22 lipca 1920 roku w Warszawie podjęto decyzję o obronie stolicy Polski. Postanowiono przed stolicą zorganizować linię obrony, jedną pod Radzyminem Wołominem, drugą na drodze obwodowej między Beniaminowem, Zielonką i Wawrem, trzecią w pobliżu warszawskiej dzielnicy Pragi i czwartą, to już są przyczółki mostowe na Pradze. Wycofujące się wojska polskie najpierw próbowały bronić się na linii okopów niemieckich na Wileńszczyźnie, następnie na linii rzeki Bug. I 6 sierpnia 1920 roku powzięto decyzję, że będziemy bronić Warszawy właśnie na pozycjach Przedmościa Warszawskiego. Na to przedmoście zostały skierowane polskie dywizje. 10 do Jabłonny Legionowa, 1 dywizja litewsko-białoruska do Marek, 11 dywizja piechoty została skierowana pod Radzymin i Wołomin, 15 pod Wiązowno i 8 pod Okuniew. Te polskie dywizje miały obronić stolicę Polski. 12 sierpnia 1920 roku pierwsze oddziały bolszewickie podchodzą pod Radzymin. Jeszcze tego dnia tylko są patrole zwiadowcze, ale następnego to już całe dywizje. 13 sierpnia w godzinach popołudniowych i wieczornych udaje się bolszewikom zdobyć Radzymin. Do miasta wchodzą dwie bolszewickie dywizje, 21 i 27. Wojsko polskie postanawia odbić miasto. Trzeba bronić Radzymina. Trzeba odzyskać to miasto. I 14 zostają skierowane do walki 1 litewsko-białoruska i główne siły 11 Dywizji Piechoty. Walki były krwawe, ale niestety dla strony polskiej niepomyślne. Po chwilowym odzyskaniu miasta bolszewicy ponownie je przejmują pod swoje władanie. 14 sierpnia 1920 roku na innym fragmencie frontu dochodzi do przerwania polskiej linii obrony pod Leśniakowizną. Bolszewicy już idą na Warszawę. Tam już nie mamy odwodów. Tam walczy ta armia, te polskie oddziały, które są najbliżej. I tam są właśnie ochotnicy z 1 batalionu 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej, w którym to batalionie służy jako kapelan ksiądz Ignacy Skorupka. W godzinach rannych 14 sierpnia poległ on pod Osowem. Ale udaje się powstrzymać bolszewików pod Osowem i ponownie ich wyprzeć do Leśniakowizny. 15 sierpnia do walk wchodzi kolejna dywizja. Jest to 10 Dywizja Piechoty. Podąża ona spod Legionowa dzisiejszego w kierunku Radzymina. Pod Wólką Radzymińską stacza bój 1 Batalion 28 Pułku Piechoty i ginie tam kapitan Stefan Pogonowski. W godzinach porannych udaje się wojskom polskim odzyskać Radzymin, ale niestety kolejna ofensywa bolszewicka doprowadza, że bolszewicy znowu są w Radzyminie. I dopiero wieczorem 15 sierpnia 10 Dywizja, która idzie od północy, litewsko-białoruska dywizja, która idzie wzdłuż szosy Marki Radzymin oraz pododdziały 11 Dywizji Piechoty zdobywają Radzymin i już tego miasta nie oddają. Wieczorem 15 sierpnia do Radzymina przyjechał generał Haller, pogratulował i otrzymał meldunek o zdobyciu miasta. Udało się obronić Przedmoście. Tak możemy w skrócie powiedzieć, gdyż armia bolszewicka została odparta od Warszawy. Co spowodowało dla polskiej armii to zwycięstwo.
to małe zwycięstwo na Przedmościu Warszawskim. Otóż żołnierz polski uwierzył, że jest w stanie pokonać bolszewika, że Armia Czerwona nie jest taka silna, że polski ochotnik jest na równi z żołnierzem frontowym, że cały naród potrafi się zjednoczyć i w tej walce pokonać armię bolszewicką, pokonać wroga. To była wielka klęska Armii Czerwonej. Zdobyliśmy pod Warszawą wiele karabinów maszynowych bolszewickich. Zdobyliśmy armatę, karabiny i sztandary tej armii. Wszystko możecie Państwo zobaczyć na portalu 1920.gov.pl, który my jako pracownicy archiwum przygotowaliśmy i on jest ogólnie dostępny. Staramy się również promować razem z Urzędem Wojewódzkim wiedzę o Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Zrobiliśmy kilka projektów. Możecie Państwo do nich dotrzeć w sieci.